Firma, nasza spółka Bovinas w Chodowie, użytkownikiem opryskiwaczy firmy Hardy jest od roku 95. W 95 roku, jako młoda spółka z rocznym okresem działania, zakupiliśmy chyba jeden z pierwszych opryskiwaczy Hardy Twine ze zbiornikiem 2,5 tysiąca litrów ciągniony. I przez 15 lat ten opryskiwacz służył nam jako główny opryskiwacz w gospodarstwie. Wspomagaliśmy się w krytycznych momentach opryskiwaczami jeszcze starszymi firmy Rau. W 2008 roku zapadła decyzja o zakupie nowego opryskiwacza. Ja nie miałem wątpliwości żadnych, że musi to być opryskiwacz firmy samojezdny, firmy Hardy i z workiem powietrznym, jako najważniejsza rzecz spełniająca nasze oczekiwania. Nie nadmieniłem, że również stary opryskiwacz, ten pierwszy, również był z workiem powietrznym. Gospodarując na dość dużym areale, około 2,5 tysiąca hektarów, po prostu używając opryskiwacza z workiem powietrznym, w znacznym stopniu uniezależniamy się od panujących warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru. W najbardziej gorącym okresie ochrony chemicznej plantacji, w kwietniu, w maju, często w naszych okolicach zdarzają się dość silne wiatry, które skutecznie przeszkadzają pracować na polu opryskiwaczą, a tutaj mamy ten margines bezpieczeństwa większy. Dokonaliśmy zakupu opryskiwacza Alfa, samojezdny, o rozpiętości ramion 24 metry, ze zbiornikiem 4100 litrów. I na tym opryskiwaczu w zasadzie opieramy większość naszej ochrony. Sporadycznie używamy opryskiwacza starszej generacji, zaczepianego. Problem jest taki, że niestety jest on 18-metrowy i w technologiach 24-metrowych, które stosujemy w zbożach, no nie możemy pomagać sobie tym starszym opryskiwaczem. W zasadzie pryskamy nim tylko kukurydzę. Opryskiwacz obecnie przepracowuje w roku około 4000 hektarów. Myślimy o zakupie nowego opryskiwacza. Też będzie to raczej opryskiwacz firmy Hardy i też ze wspomaganiem w postaci worka powietrznego.